Popyt na kredyty mieszkaniowe w lipcu wystrzelił. PMI w Polsce 43,5% tak źle nie było od dawna. 38-latek przyniósł policjantom kwiatek konopi w ramach przeproszenia. Między innymi o tych tematach porozmawiamy dzisiaj w najważniejszych informacjach tygodnia. Ja nazywam się Konrad Książak, a zaczynamy od kredytów. Wprowadzono bezpieczny kredyt 2% i od razu ma przełożenia na rynek i to naprawdę bardzo potężne przełożenie. Wskaźnik popytu na kredyty mieszkaniowe wystrzelił w lipcu. Już mieliśmy dosyć dobre odczyty w czerwcu, z tym, że pamiętajmy o tym, że on mówi nam o zmianie rok do roku. No i w tym czerwcu było bardzo słabo, dlatego też nie trudno było pobić nam tę bazę. Ta baza była bardzo niska. W lipcu też była niska, no ale oczywiście doszedł bezpieczny kredyt 2% i w tym momencie ten indeks popytu na kredyty mieszkaniowe 273% procent takich tutaj wartości nie widzieliśmy chyba nigdy. Biorąc pod uwagę już liczby, jeżeli chodzi o ten kredyt w lipcu 2023 roku o 273,1% wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe, a jeżeli chodzi o same kredyty w lipcu o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie ponad 43, no prawie 43,5 tysiąca potencjalnych kredytobiorców. W porównaniu do 14 tysięcy rok wcześniej, wzrost o ponad 200. Procent. W porównaniu do czerwca 2023 jest wzrost o prawie 100%. Jednak tutaj ważna sprawa, nie przebiło to liczby osób wnioskujących o kredyt pomiędzy lutym a lipcem 2021 roku, wtedy, kiedy był ten taki największy boom. Czyli no do tego jeszcze nam troszeczkę brakuje, no ale ten lipiec widać, że był bardzo dobry. No i oczywiście tutaj mówimy o tym, że ten bezpieczny kredyt 2% bardzo mocno pomógł, ale to nie jest jedyna przyczyna. No tak to sobie trzeba, tak trzeba to określić, chociaż pośrednio może i jest od tym za chwilę. Średnia wartość kredytu w lipcu wyniosła 410 tysięcy złotych, o 21% wyższa w relacji do lipca 2022 roku, a do czerwca 23, czyli miesiąca wcześniejszego, 7,4%. No i tutaj mówimy o tym, że właśnie bardzo mocno wzrósł ten wskaźnik, historycznie najwyższy wynik od 2008 roku, czyli wtedy, od kiedy posiadamy te dane. No i tutaj oczywiście wpływ na to miał bezpieczny kredyt 2%, Szacuje się, że około 60% wśród osób ubiegających się o kredyt w lipcu to właśnie w wieku, osoby w wieku do 45 lat to no więc mówimy o wniosku o kredyt bezpieczny, kredyt 2% no ale trzeba przyznać, że nie jest to jednak jedyna grupa, która właśnie w tym momencie wnioskuje o ten kredyt. No patrząc na to, jak to było, jeżeli chodzi o lipiec, to do 31 lipca w bankach złożono około 18 tysięcy wniosków kredytowych w programie pierwsze mieszkanie. No, podpisano na razie 700 umów w tym momencie z tego, co kojarzę w bankach no, jest zalew tych wniosków, banki się po prostu nie wyrabiały, dlatego jest tylko 700 umów, gdzie tych wniosków jest 18 tysięcy. No, tutaj mówiliśmy o tym, że jeżeli chodzi o ten lipiec, no to wniosków ogólnie jest złożonych dużo więcej. No to oczywiście jest też pokłosia tego, że ceny mieszkań poszły do góry, czyli klienci gotówkowi poszli. Po mieszkania, a co za tym idzie, ludzie, którzy też mają trochę gotówki, ale potrzebują kredytu, również pewnie o ten kredyt zaczęli wnioskować, czyli to nie jest tak, że w 100% ten cały popyt jest stworzony przez ten bezpieczny kredyt 2%, ale w dużej mierze, jeżeli chodzi o ten bezpieczny 2%, on się. Przyczynił tak nie do końca bezpośrednio na to, prawdopodobnie, że ludzie po prostu stwierdzili, że ok, jeżeli na przykład ktoś myślał, że w tym roku pójdzie albo za rok, albo może za dwa, no to teraz pomyślał, że kurczę, skoro te ceny mieszkań tak mocno poszły do góry, to może jednak pójdę teraz. Także wydaje mi się, że to też miało taki niebezpośredni wpływ właśnie na to, że ten wskaźnik tak mocno wystrzelił. A zanim przejdziemy do kolejnych informacji, to partner dzisiejszego odcinka. A jest nim firma XTB, w której ja mam konto, od wielu lat z tego konta korzystam. Jeżeli inwestujesz tak jak ja w akcje albo chociażby w etf -y, to do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro prowizja wynosi tam 0%. Więc myślę, że to jest naprawdę interesująca oferta. Jeżeli nie wiesz, w jaki sposób założyć konto, jak kupić pierwsze akcje, sprzedać pierwsze akcje, czy ustawić na przykład stop loss, to na końcu tego filmu będzie odnośnik do odcinka, w którym właśnie omawiam takie całkowite podstawy. Inflacja wciąż spada, choć tempo spadków zwolniło. Jeszcze tych końcowych danych nie mamy, ale GUS zawsze udostępnia coś takiego jak szybki szacunek odnośnie inflacji w ostatnim miesiącu. No i biorąc pod uwagę tę inflację, wciąż jest dwucyfrowa, ale jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby ta inflacja już niedługo była jednocyfrowa. Szybki szacunek gusowski w lipcu 2023 roku to jest 10,8%, czyli ceny, pamiętajmy, rosły. Jak inflacja spada, to ceny i tak rosną. Inflacja to jest wzrost cen rok do roku. Także 10,8%, który był w lipcu, oznacza, że rok do roku ceny urosły, średnio ceny urosły 10,8%. Co interesujące, myślę, że no, mocno interesujące w porównaniu miesiąc do miesiąca, czyli w porównaniu do czerwca 2023 roku mamy. Już nie inflację, ale tak naprawdę deflację, bo ten wskaźnik jest na poziomie 99,8, czyli ceny miesiąc do miesiąca spadały. O 0,2%, ale tutaj patrzymy w dużej mierze oczywiście na to, co się dzieje rok do roku. Rok do roku cały czas mamy potężny wzrost, ponad 10% to jest wciąż kilkukrotnie wyższa inflacja niż ten cel inflacyjny, 2,5% plus minus 1 punkt procentowy. Patrząc na to, jak to było, jeżeli chodzi o to porównanie rok do roku, no to najmocniej zdrożały nośniki energii, 16,7%, żywność 15,6% zdrożała, paliwa 84,5% to oznacza, że ceny paliw spadły rok do Roku, chociaż patrzyłem ostatnio, że jeżeli chodzi o e, ogólnie giełdy, no to te ceny diesla są coraz wyższe, więc to jest, można powiedzieć, dosyć istotny problem. Jeżeli chodzi o kolejne, e, o kolejne miesiące, no trzeba przyznać, że ropa też już nie jest aż tak nisko, więc możliwe, że jednak te takie dobre czasy dla kierowców, no lepsze czasy dla kierowców, tak bym to określił, no już się jednak będą niedługo kończyły. I oczywiście ten spadek inflacji cieszy, no ale pamiętajmy, że do tego celu jest jeszcze naprawdę bardzo, bardzo długa droga. Chociaż jeszcze niedawno mieliśmy inflację no, w okolicach tych 20%, 18,4, 18 no, biorąc pod uwagę rok do roku e, tę inflację, rzeczywiście wciąż, znaczy w tym momencie już mamy ten efekt wysokiej bazy, i on będzie z każdym kolejnym miesiącem rósł. Czyli będzie coraz łatwiej nam schodzić, aczkolwiek to tempo spadków już nie powinno być aż tak, aż tak mocne. No, jeżeli chodzi o tę inflację miesiąc do miesiąca, mamy w końcu minus. Zauważmy, ostatnio minus, czyli ostatnio ta deflacja była w 2020 roku, wtedy, kiedy gospodarka tak naprawdę stanęła. No więc w tym momencie też mówimy o tym, że jeżeli mamy takie potężne spadki, no to możliwe, że są powiązane z tym, że ta gospodarka już aż tak mocno nie idzie do. Do przodu oczywiście i jeżeli mamy spowolnienie jakieś w gospodarce, to jest to działanie dezinflacyjne, no bo wtedy jest mniejsze zapotrzebowanie na towary, na produkty, przez to też działa to dezinflacyjnie. No z drugiej strony, nie chcemy wpaść w jakąś bardzo mocną recesję. A jeżeli mówimy o inflacji, no to warto też wspomnieć o stopach procentowych. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o te stopy procentowe, nie mieliśmy absolutnie żadnych zmian, no ale pytanie, czy po wakacjach tych zmian już nie będzie? Ekonomiści mówią o tym, że bardzo prawdopodobne jest, że właśnie w momencie kiedy ta inflacja będzie jednocyfrowa, a tego spodziewamy się już po wakacjach, no to będą jakieś pierwsze cięcia stóp procentowych, czyli już jesienią mogą być te pierwsze cięcia stóp procentowych, chociaż raczej obstawiamy tutaj bardzo delikatne zejście, jeżeli chodzi właśnie o stopy, o stopy procentowe. No i oczywiście mamy wciąż wysoką inflację, jak mówię, dużo wyższą niż ten cel. No jednak ona cały czas spada i o tym trzeba pamiętać. Ta inflacja miesiąc do miesiąca yy, widzimy, że jest niżej w porównaniu do czerwca 2023. No ale jeżeli chodzi o radę polityki pieniężnej, myślę, że bardzo mocno ich interesuje jednak ta inflacja bazowa tutaj w tej inflacji, jakby ta inflacja bazowa bardziej odzwierciedla działania, czy to rządu, czy też Rady Polityki Pieniężnej. No na ten moment, jeżeli chodzi o tę inflację bazową, no mamy dane od 17 lipca i to jest 11,1, to jest cały czas spadek z tych takich potężnych 12,3, ale ten spadek nie jest jakiś taki bardzo, bardzo duży, więc tutaj na to też warto zwrócić uwagę, aczkolwiek najbardziej prawdopodobnym właśnie jest to, że Rada Polityki Pieniężnej, leciutko obniży te stopy po wakacjach, czyli, czyli we wrześniu. No, jeżeli też z tą inflacją bazową nic się dziwnego nie wydarzy, jeżeli ona znów nie zacznie iść w górę, no bo gdyby zaczęła, zaczęła iść w górę, to oczywiście można by myśleć o tym, że, że nie będzie jeszcze tej obniżki stóp procentowych. Tutaj eksperci ING spodziewałem się, że NBE obniży stopy o 0,5 do 0,75% w tym roku, tak? Czyli tutaj mówimy, że we wrześniu to się zacznie, ale będzie kontynuować Prawdopodobnie mówimy jakieś jakiejś obniżce 0,25, no jeżeli chodzi o tutaj tę inflację sierpniową, gdyby ona była rzeczywiście jednocyfrowa, uchyliłoby to furtkę do cięcia już we wrześniu, czyli dokładnie rok po ostatnim ruchu stopy referencyjnej ustalającym ją na pułapie 6,75 i to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz w tym momencie. Tydzień temu mówiłem o tym, że wskaźnik PMI dla przemysłu, czyli ten można powiedzieć wskaźnik wyprzedzający, jest na bardzo niskich poziomach, ale przyszły odczyty z Polski i one też nie są zbyt dobre. Wskaźnik PMI dla przemysłu w tym momencie jest na poziomie 43,5. Prognozy były 44,5, czyli te prognozy były no, trochę takie bardziej łaskawe, jednak okazało się, że ten wskaźnik PMI jest naprawdę nisko. No i już od kilku miesięcy jest coraz niżej, czyli można powiedzieć, że jeżeli chodzi o PMI dla przemysłu, czyli przedsiębiorstwa przemysłowe, no coraz gorzej widzą tą przyszłość. Pamiętajmy o tym, że PMI to jest jednak ten wskaźnik wyprzedzający, no więc można powiedzieć, że w tym momencie nie jest jakoś dobrze. Tak naprawdę na początku roku, Wiele firm mówiło, że pierwsze półrocze będzie ciężkie, w drugim myślą o jakimś odbiciu. Teraz coraz częściej mówi się, że to odbicie raczej będzie w 2024 roku, a nie w drugiej połowie 2023, no w którą już tak naprawdę weszliśmy na ten moment. W wielu branżach tego odbicia po prostu w tym momencie nie ma. No i tempo spadku kosztu zakupu środków w produkcji było najszybsze od 25 lat, a kurczenie produkcji przemysłowej przybiera na Sile lipcowe dane PMI to niewesoła lektura. Polski sektor produkcji przemysłowej no, coraz bardziej się kurczy i to jest, myślę, że dosyć istotny, istotny problem. Aczkolwiek trzeba przyznać, że na razie, jeżeli chodzi o rynek pracy, osią trzyma naprawdę bardzo, bardzo mocno. Pomimo tego spadającego PMI dla przemysłu, nie ma jakiejś. Informacji o takich naprawdę masowych zwolnieniach, więc to jest na pewno, na pewno plus. Główną przyczyną tego, no tego spadku PMI jest słaby popyt wewnętrzny i zewnętrzny, no czyli tak naprawdę wszystko. Główny wskaźnik PMI już 15 miesiąc z rzędu jest poniżej 50, co sygnalizuje, że koniunktura przemysłowa z miesiąca na miesiąc słabniej. To był najgłębszy, najniższy poziom PMI od listopada Ubiegłego, ubiegłego roku zatrudnienie spadło 14 miesiąc z rzędu w związku z ogólną niechęcią firm do zastępowania osób odchodzących nowymi pracownikami, ale wciąż mówimy o tym, że jeżeli chodzi właśnie o tutaj rynek pracy, on jest wciąż, wciąż silny i tutaj absolutnie nie mamy się na razie w tym momencie, przynajmniej Czego, czego obawiać? No i deflacja towarów też wspiera dezinflację w gospodarce. Spadek popytu implikuje coraz głębszą deflację na rynku surowców, materiałów i towarów. Możliwe jest, że będą jakieś obniżki. Cen, no ale to też jest dosyć istotny problem, no bo to nie są obniżki cen ze względu na to, że rzeczywiście te ceny dla producentów w tym momencie spadają to bardzo mocno, tylko bardziej ze względu na to, po prostu, że nie ma popytu. Wciąż wiele firm wyprzedaje ten towar, który kupiło no, po tych drogich, drogich cenach, a mimo to musi wyprzedawać go taniej po prostu ze względu na to, że nikt na rynku go nie bierze, i to jest myślę, że dosyć istotny, dosyć istotny problem. Jakoś to wspieranie dekarbonizacji Polski chyba nie idzie w parze z prawem, no bo jeżeli chodzi o prawo podatkowe, zwłaszcza to nie do końca jest korzystne dla ludzi, którzy właśnie są producentami OZE. Producenci energii z oze oddadzą 97% przychodów ze sprzedaży gwarancji pochodzenia swojego prądu. No i to jest kolejny oczywiście podatek nakładany na, na energetykę. No i teraz jest poprawka do rządowego projektu zmiany prawa energetycznego. To będzie nowy sposób liczenia kwot, jakie producenci zielonej energii zapłacą za jej Sprzedaż. No i jesienią ubiegłego roku wprowadzo wprowadzono przepisy, które mają na celu ograniczenie nadmierowych zysków ze sprzedaży energii elektrycznej, no i ten utworzony, ten fundusz wypłaty różnicy, różnicy ceny, czyli to, że w tym momencie mamy te maksymalne ceny prądu, no a później jest dopłata, tak. To jest właśnie ten, ten fundusz, na który wpłacają wszystkie firmy energetyczne, no i jeżeli chodzi o firmy OZE, też. No i mimo tego, że ceny energii już spadły, w tym momencie rząd nie odpowiedział, Puszcza i poprawia cały czas przepisy, uderzy w rynek gwarancji pochodzenia zielonej energii. Z tego opodatkowania wyłączono wytwórców w instalacjach do 1 MW. Przy czym jeden producent może mieć do trzech takich jednostek: projekty demonstracyjne, biogazownie oraz energię sprzedawaną w kontraktach aukcyjnych. No i tutaj mówimy o tym, że. Gwarancje pochodzenia to dobrowolny instrument, który daje dodatkowo niewielkie źródło dochodów wytwórcom. Ta cena na TGE była od 11, około 11 zł za MWh, ale według wzoru obliczenia odpisu na fundusz, 97% przychodów z tej gwarancji będzie przekazana na odpis, czyli praktycznie nikomu tak naprawdę nie będzie się to, się to opłacało. No i takie zmiany prawne doprowadzają do wyciskania polskiego biznesu z rynku. Banki oczekują wyższych stóp, Procentowych, wyższych zabezpieczeń dla kredytów są też skłonne finansować mniejsze część projektów. O ile wcześniej finansowały nawet 80% kosztów na farmy fotowoltaiczne, to teraz no, raczej 50, 50%, czyli też no, banki potrafią liczyć i widzą, co się dzieje, więc też nie chcą nadmiernie ryzykować. No To są myślę, że dosyć istotne, dosyć istotne problemy, jeżeli myślimy o dekarbonizacji Polski. A na koniec ciekawostka, jak wiadomo są narkotyki twarde, narkotyki miękkie i narkotyki aldente. i jest jeszcze marihuanen i jeżeli chodzi o marihuanen, to w Czechach jest coraz większe przyzwolenie. Prezydent Czech popiera legalizację marihuany i ułaskawienie osób skazanych za przestępstwa z nią związane. Prezydent Czech w swoim ostatnich komentarzach wyraził poparcie dla legalizacji marihuany w kraju i amnestii dla osób obecnie osadzonych za przestępstwa związane z konopiami. Tutaj prezydent powiedział, że według niego marihuana jest mniej szkodliwa niż inne legalne narkotyki. Rozważanie na rzecz regulowanej legalizacji są stosowne. Jeśli tak by się stało, nie miałoby sensu, aby te osoby, czyli te skazane za przestępstwa związane z marihuaną, pozostawały w więzieniu. Właściwie byłoby udzielenie im Amnestii. Prezydent podkreślił konieczność przemyślenia wykorzystania prezydenckiego prawa łaski, które wcześniej zostało zdelega, delegowane do Ministerstwa Sprawiedliwości przez jego, jego poprzednika. No i mówi, że już te rozmowy się toczą. Prezydent zamierza używać tego przede wszystkim do naprawiania błędów sądowych, niewspółmiernych kar oraz spraw o istotnym znaczeniu humanitarnym, więc tutaj, jeżeli chodzi o Czechy, jest można powiedzieć coraz coraz lepiej, coraz korzystniej. Jeżeli chodzi o sklepy z marihuaną, to trzeba przyznać, że gdzie nie naprawdę jest na to jest na to popyt i to można powiedzieć, że jest na to popyt bardzo silny. Chociażby w Minesocie, gdzie otworzono pierwszy sklep właśnie z konopiami i od początku takie właśnie były Kolejki, no i skoro była aż tak potężna kolejka, to nawet trzeba było na pewien czas zamknąć ten sklep, właśnie ze względu na to, że ta kolejka była zbyt duża, i też wstrzymać sprzedaż internetową. Po prostu sklep się nie wyrabiał z, ze sprzedażą swoich towarów. A w Polsce, o w Polsce, jak to w Polsce, jeżeli chodzi o marihuanę, no to mieliśmy sytuację, że 38-latek przyniósł policjantom kwiatek, konopi jako formę. Przeprosin. W 26 lipca około 15.50 w Łęczycy do dyżurnego zgłosił się mężczyzna, powiedział, że przyniósł kwiatek jako formę przeprosin dla policjantów. Jego zachowanie wskazywało, że jest pod wpływem alkoholu. No i rzeczywiście, 3 promile były w jego organizmie. Mężczyzna tłumaczył, że kiedyś zachował się niewłaściwie wobec funkcjonariuszy, więc kwiatek na zgodę zawsze miły gest. No ale jak się okazało, kwiatek, który mężczyzna chciał wręczyć, to 45-centymetrowa roślina konopi indyjskich. Co więcej, dalsze dochodzenie wykazało, że w mieszkaniu mężczyzny znajdowało się kolejne 18 roślin konopi indyjskich. Policja podczas przeszukania zabezpieczyła rośliny. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzut prowadzenia nielegalnej uprawy. Za takie przestępstwo grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Także widzisz, chciał przeprosić, chciał dobrze, ale oczywiście... Nikt go nie rozumie. No niestety, ale właśnie tak w Polsce jest. I to wszystko, co dzisiaj dla Ciebie przygotowałem. Ja bardzo dziękuję. Standardowo zapraszam na wszystkie moje inne materiały, które zostały wypuszczone w ostatnim tygodniu. I zapraszam oczywiście na te, które dopiero będą wypuszczone. Zapraszam Cię, żebyś został ze mną też na kanale w następnych filmach. A ja za dzisiaj dziękuję. No i cześć. Trzymaj się.